Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie 1 sierpnia w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego można było zobaczyć wystawę okolicznościową prezentującą broń Armii Krajowej. Dla mieszkańców przygotowaliśmy wystawę, gdzie będzie można obejrzeć zabytkową, oryginalną broń z tego okresu oraz zdjęcia, które zostały przesłane tutaj do nas z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta wystawa nie zostanie później przeniesiona do muzeum? Nie, bo to jest wystawa okolicznościowa, dzisiaj tylko na 1 sierpnia. Na wystawę przywiozłem parę egzemplarzy broni z okresu II wojny światowej. Z ciekawostek jest tu ciekawy egzemplarz karabinka WZ-29. Pokaże nam pan? Jest tu taki karabinek w stanie oryginalnym, zgodny numerowo. Jest to naprawdę w takim stanie rzadko spotykany egzemplarz. Może w muzeach, może w paru kolekcjach. Jest taki do posiadaniu paru kolekcjonerów w Polsce. Co jeszcze pan tutaj przywiózł dzisiaj na tą wystawę? Z ciekawostek jest tu karabin niemiecki z okresu II wojny światowej Mauser K98. Karabin ciekawy, zgodny numerowo. Karabin jest o tyle ciekawy, że ma dodatkowe mocowanie na szynę pod celownik optyczny. Stan broni, można powiedzieć, całkiem przyzwoity. Udało się taki pozyskać do kolekcji. Mm-hmm. Jest to taki jeden z ciekawszych eksponatów. Następnie i jeszcze? Ciekawym eksponatem jest karabin polski K98AZ z okresu II wojny. Jest to broń o tyle ciekawa, że jest to karabinek wyprodukowany w roku 1927 w wytwórni broni w Radomiu, a wtedy jeszcze się nie nazywa to F. Radom, tylko PWB Radom, Państwowa Wytwórnia Broni bodajże. I tylko 2 lata były te karabinki produkowane pod taką nazwą. Karabinek ma bardzo ciekawą historię, ponieważ po znakach, które są na tym karabinie nabite, można stwierdzić, w jakich armiach miał okazję być. Był w Armii Polskiej, w Armii Niemieckiej, później był przyjęty przez Rosjan, później był wyeksportowany znowu do Niemiec, a wrócił do Polski, z Francji. Mhm. Także taka ciekawostka. To pan to taki kolekcjoner. A taki kolekcjoner. Następnie jest tu ciekawy pistolet Luger, model 1914, popularny zwany ARI, kaliber 9 Parabellum. Pistolet znaleziony gdzieś tam kiedyś na strychu. No, stan jaki jest, taki jest, ale jest ciekawy, bo ma powiedzmy swój ząb historii, na nim się odcisnął, także po prostu ciekawostka. I to jest ważne. No, następny ciekawy pistolet, tutaj z kolekcji kolegi. Jest pistolet Radom wzór 35 Wis. Jest to pistolet produkcji już z niemieckiej. Ciekawa wersja jeszcze z zaczepem do rozkładania zamka. No, w stanie jaki jest, taki jest, ale fajny egzemplarz. Ma coś sobie, po prostu jest w stanie zachowania takim, jakim jest. No niestety broń, która do muzeum trafiła, ma swoją historię, której nam nie przekaże. A to na pewno. No, także... Ale to też jest bardzo ważne. No, tu jest ciekawy pistolet następny, znaleziony na tym, w naszym powiecie, bodajże w Dębowcu, jeśli nie mylę, pistolet Walter P38, znaleziony podczas rozbiórki domu, trafił przez policję do Muzeum 4. Pułku. Stan oryginalny, co dla kolekcjonerów, dla miłośników broni, dla wszystkich miłośników historii jest bardzo ciekawe, bo to jest ząb historii, to nie jest broń, która leżała gdzieś tam w magazynie, schowana na dole, gdzie zapakowana. Mhm. Po prostu tu gdzieś jakiś żołnierz gdzieś tutaj ktoś schował i trafiło to później przez przypadek do muzeum. Po prostu przy jakimś remoncie. Mhm. I tu jeszcze jest jeden ciekawy egzemplarz. Pistolet Luger 1908 Parabellum. Ciekawostka, bo to jest pistolet klasyczny 1908. Pochodną wersją jest ten 1914, natomiast jest po prostu pierwowzór Lugera. Bardzo ciekawa konstrukcja. To jest jeden z kultowych pistoletów, jakie są na świecie po prostu. Jeśli ktoś zobaczy raz Lugera, no to jeżeli ktoś lubi broń, na pewno zapamięta. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.